Cześć widzowie! Magiczny świat Harry'ego Pottera jest dużo bardziej rozbudowany niż mogłoby się zdawać na pierwszy rzut oka. Jako że książkowa opowieść skupia się właściwie jedynie na wydarzeniach mających miejsce w Wielkiej Brytanii, wiele osób na początku nie zdawało sobie nawet sprawy, że poukrywane przed mugolami czarodziejskie społeczności rozsiane były właściwie po całym świecie. Jednakże w Czarze Ognia, dowiadując się o istnieniu mistrzostw świata w Quidditchu z występującą w nich reprezentacją Bułgarii, a także poznając inne szkoły magii i czarodziejstwa niż Hogwarts czy chociażby rosyjskiego czarodzieja Igora Karkarowa, stało się dla nas jasne, że czarodziejski świat wykreowany przez J.K. Rowling absolutnie nie ogranicza się jedynie do Wysp Brytyjskich. Czy wobec tego istnieli polscy czarodzieje, a jeśli tak, to czy istniała polska szkoła magii? W dzisiejszym odcinku zagłębię się trochę w temat czarodziejskiej społeczności w naszym kraju, pokazując Wam możliwe scenariusze magicznej edukacji na polskich ziemiach. Zaczynamy! Bardzo niewiele wiemy o magicznej rzeczywistości w Polsce, ponieważ J.K. Rowling rzadko wspomina o niej w swoich książkach. Oczywiście wynika to z faktu, że autorka skupiła się przede wszystkim na Wielkiej Brytanii i to na jej terenach umiejscowiła wszystkie wydarzenia z sagi. Niemniej możemy być pewni, że polscy czarodzieje istnieli, ponieważ w książkach pojawiają się wzmianki o takich zawodnikach Quidditcha jak Władysław Zamojski, czy chociażby Józef Wroński, który wymyślił popularny zwód szukającego nazywany zwodem Wrońskiego, polegający na nagłym przyspieszeniu na miotle celem oszukania drugiego szukającego, że goni się znicza, i gdy ten ruszy w pościg po derwaniu się z nadziemi w ostatnim momencie, tak by zdezorientowany przeciwnik roztrzaskał się o ziemię. Z oficjalnych informacji przekazanych przez autorkę wiemy również, że istniał też polski klub Quidditcha Gobliny z Grodziska oraz polska reprezentacja narodowa, która wiele lat później zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata rozgrywanych w Argentynie w 2014 roku. Polacy byli na tych mistrzostwach zespołem pełnym zapału i nadziei, jednak ewidentnie brakowało im doświadczenia i odpadli już w pierwszym meczu, przegrywając z Japonią 350-140. Z powodu tak kiepskiego wyniku nie dziwi, że większość polskich zawodników pozostała anonimowa. Niemniej z nazwiska zapamiętano jeszcze utalentowanego szukającego Władysława Wolfkę oraz Bonawenturę Wójcika. Czy w takim razie, skoro istnieli polscy czarodzieje, to istniała też polska szkoła magii? Otóż możliwe, że tak, choć nie istnieją oficjalne informacje, które mogłyby to potwierdzić. Według raportów Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów na całym świecie istniało 11 szkół magii i czarodziejstwa, lecz z nazwy wymieniono ich jedynie 8, w tym najbardziej nam znane Hogwarts, Durmstrang i Beauxbatons oraz amerykańskie Ilvermorny, brazylijskie Castelo Bruxo, japońskie Mahotokoro, rosyjskie Cold of Storage oraz afrykańskie Ouagadou. Wciąż nie wiadomo, gdzie umiejscowione są pozostałe 3 szkoły, więc być może jedna z nich znajduje się w Polsce. Warto mieć jednak na uwadze, że to, iż istnieli polscy czarodzieje, nie musiało wcale oznaczać, że istniała także i polska szkoła magii. W czarodziejskich rodzinach nie istniał bowiem przymus odbierania państwowej edukacji i wiele z nich kształciło swoje dzieci z pokolenia na pokolenie lub za pomocą mentorów. Czarodziejskie szkoły nie ograniczały się także wyłącznie do uczniów ze swojego kręgu kulturowego i choć teoretycznie chociażby Hogwarts miał przyjmować w swoje progi tylko czarodziejów pochodzących z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, to przecież uczyła się tam mająca chińskie korzenie Cho Chang czy pochodzące z Indii bliźniaczki Patil. Mogło się więc również okazać, że jacyś czarodzieje wywodzący się z brytyjskiej Polonii uczęszczali do Hogwartu. Natomiast jeśli nie istniała stricte polska szkoła magii, to mimo wszystko zapewne najwięcej polskich czarodziejów uczęszczało do Durmstrangu, ponieważ to właśnie paradoksalnie Durmstrang był otwarty na uczniów z całej Europy, a zwłaszcza na tych z północy i wschodu. Warto też zwrócić uwagę na to, że pochodzący z Durmstrangu Wiktor Krum na finale Mistrzostw Świata w Quidditchu wykonał właśnie zwód Wrońskiego. Wiem, że ten argument może wydawać się nieco naciągany, bo to nie musi jednoznacznie świadczyć o tym, że chodzili do tej samej szkoły. Natomiast jeżeli tak wybitny szukający jak Józef Wroński byłby absolwentem Durmstrangu, to wcale nie wykluczone, że młodzi adepci Quidditcha z tej szkoły trenowaliby jego popisowe zagranie nieco częściej niż inni. A precyzja i opanowanie, z jakimi Krum wykonał ten zwód w tak stresującym momencie jak finał Mistrzostw Świata, świadczą o tym, że miał to zagranie całkowicie zautomatyzowane. Ciekawostką jest również to, że oprócz szkół gwarantujących edukację ogólną istniały także rozsiane po całym świecie pomniejsze szkółki specjalistyczne. Oferowały one m.in. dodatkowe kursy latania na miotle, zaklęć, starożytnych języków czy nawet teatru.
Biorąc pod uwagę to, że polscy czarodzieje wsławili się jakkolwiek właściwie jedynie swoją grą w Quidditcha, niewykluczone, że w Polsce istniała jakaś pomniejsza szkółka pomagająca szlifować swoje zdolności miotlarskie. I całkiem możliwe, że znajdowała się ona gdzieś w pobliżu Łysej Góry, przy której to Mugole podobno często widywali latające na miotłach czarownice. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat polskich czarodziejów w świecie Harry'ego Pottera i gdzie umieścilibyście polską szkołę magii, gdyby takowa miała istnieć. Wpadajcie też na moje pozostałe materiały z Harry'ego Pottera, a w szczególności na film o tym, dlaczego Dumbledore zatrudnił Lockharta na stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią, pomimo iż wiedział, że jest on perfidnym oszustem, który właśnie wyświetlił się w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!